Zatem, moi drodzy, dzisiaj powiemy trochę już o chrześcijaństwie, a konkretnie o tym, jakie relacje mogą istnieć, jakie zaistniały faktycznie, jakie też powinny zaistnieć relacje pomiędzy chrześcijańską filozofią, czy w ogóle filozofią, a religią chrześcijańską, katolicką. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło. I tutaj na początku może sięgniemy do świętego Tomasza, do Summae Contra Gentiles, do rozdziału 4 i 5. Tutaj Tomasz pokazuje nam to, że właściwie są dwa rodzaje prawd, które wobec tego będą nam ukazywały tak naprawdę związek pomiędzy filozofią a teologią. Jakie to są rodzaje prawd? Tomasz pisze tutaj tak. Istnieje podwójna prawda o rzeczach boskich. Jedna, której może dosięgnąć badanie rozumowe, i druga, która przewyższa wszelkie wysiłki rozumu ludzkiego. Jest zaś właściwą rzeczą, że obydwie Bóg podaje człowiekowi do wierzenia. Należy to ukazać najpierw o tej prawdzie, która jest dostępna dla badań rozumowych, by nie zdawało się komuś, że ponieważ można ją zdobyć rozumem, to zbytecznie została objawieniem nadprzyrodzonym podana do wierzenia. Bo tutaj musimy wiedzieć, że to Gilson bardzo ładnie w swojej książce Tomizm, też jeszcze w innych dziełach nazywa to, właściwie po prostu odwołuje się do tych określeń łacińskich revelabilia i revelata. Dwa takie pojęcia, które są wykorzystywane na określenie właśnie tych dwóch rodzajów prawd. Revelabilia. Co to są revelabilia? To są właśnie te prawdy, które faktycznie zostały objawione. Tutaj może nas nieco mylić to określenie revelabilia, bo to znaczy tyle, co objawialne dosłownie. Ale to są prawdy, które faktycznie zostały objawione, ale one są objawialne w tym sensie, że mógł Bóg ich w ogóle nie objawiać, a mimo to byłyby ciągle dostępne dla ludzkiego intelektu. Jako takie mogły być poznane. Można powiedzieć, że Bóg mógłby potraktować tę prawdę jako coś w rodzaju takiej pracy domowej, którą należałoby po prostu jakoś zrobić, odrobić, no i tego mógłby nie objawiać, ale zechciał nam to objawić, chociaż są to prawdy również dostępne dla naszego ludzkiego, naturalnego rozumu. Pośród nich na przykład należy zaliczyć prawdę o istnieniu Boga, o tym, że Bóg jest dobry, o tym, że dusza jest nieśmiertelna. To są prawdy tego typu. To są prawdy zwane właśnie objawialnymi, revelabilia. Ale podkreślmy, że chodzi o prawdy faktycznie objawione. Ponadto są jeszcze prawdy, które określa Tomasz mianem po prostu revelata, czyli te, które są objawione, ale objawione, a jednocześnie takie, których gdybyśmy nie znali ich z objawienia, to w żaden sposób poznać byśmy ich nie mogli. Czyli to są prawdy, które przekraczają nasze naturalne możliwości. Tomasz pokazuje właśnie, że tego rodzaju prawdy są i że tutaj będzie podawał argumenty za tym, że te prawdy objawialne jednak właśnie faktycznie zostały objawione. Dlaczego więc Pan Bóg je objawił? Gdyby się pozostawiło tego rodzaju prawdę jedynie badaniu rozumowemu, powstałyby trzy niedogodności. Jedną jest to, że niewielu ludzi posiadałoby poznanie Boga. Trzy bowiem przyczyny przeszkadzają większości ludzi w zbieraniu owocu z pilnego dociekania, którym to owocem jest odkrywanie prawdy. Jednym przeszkadza w tym niewłaściwa kompleksja, przez którą wielu z natury jest niesposobnych do nauki. Byśmy powiedzieli po prostu, że wielu ludzi jest po prostu mało zdolnych. Stąd też żadnym wysiłkiem nie mogliby dojść do tego, by osiągnąć najwyższy stopień wiedzy ludzkiej, który polega na poznaniu Boga. Innym znowu przeszkadza konieczność zarządzania majątkiem. No to tak z perspektywy Tomasza, czyli syna hrabiego, byśmy się powiedzieli, że trzeba zarobić na chleb, prawda? To o czym chodzi. Muszą bowiem być wśród ludzi tacy, którzy oddają się prowadzeniu spraw doczesnych, a ci nie mogliby poświęcić tyle swobodnego czasu teoretycznym dociekaniom, by osiągnąć najwyższy szczyt poznania ludzkiego, mianowicie poznanie Boga. Innym znowu przeszkadza lenistwo. Aby bowiem poznać te rzeczy, które rozum może badać o Bogu, trzeba wiele poznać przedtem, bo przecież prawie całe rozważania filozoficzne dążą do poznania Boga. Z tego powodu metafizyki zajmujące się rzeczami boskimi uczy się na samym końcu po innych częściach filozofii. Do badania prawdy
Bożej można więc dojść tylko wytężoną pracą, a niewielu chce się oddać tej pracy dla miłości wiedzy, której naturalne pragnienie Bóg jednak wlał w umysły ludzkie. Faktycznie jest niewielu ludzi, którzy mają po prostu odpowiednie możliwości, bo jeśli mają zdolności, to często brakuje czasu, czy mają inne obowiązki, które im uniemożliwiają poznanie prawdy. To jest rzeczywiście bardzo racjonalny, sensowny argument. Druga niedogodność. Otóż drugą niedogodnością jest to, że ci, którzy dochodziliby do zdobycia powyższej prawdy, osiągaliby to dopiero po długim czasie. Czy to z racji głębi tej prawdy, do której objęcia drogą rozumową intelekt staje się zdolny dopiero po długim ćwiczeniu, czy to z powodu wielości rzeczy, których poznania wymaga się uprzednio, jak już powiedzieliśmy, czy też dlatego, że w okresie młodości dusza, podlegając rozmaitym poruszeniom uczuć, nie jest zdolna do poznania tak wzniosłej prawdy. A przecież, jak jest powiedziane w siódmej księdze fizyki, uspokajając się, nabywa roztropności i wiedzy. Rodzaj ludzki pozostawałby zatem w najgłębszych ciemnościach niewiedzy, gdyby jedyną drogą do poznania Boga była droga rozumu. Poznanie Boga, które przede wszystkim czyni ludzi doskonałymi i dobrymi, byłoby dostępne tylko dla niewielu, a i dla nich dopiero po długim czasie. Czyli widzimy drugi powód, a więc kwestia czasu. No i teraz trzeci. Trzecią niedogodnością jest to, że z powodu słabości naszego intelektu w tworzeniu sądów oraz przenikania wyobrażeń do poznania rozumowego, do dociekania rozumu ludzkiego miesza się wiele fałszu. I dlatego u wielu ludzi pozostałyby wątpliwości nawet co do tego, co zostało najprawdziwiej dowiedzione, gdyż nie rozumieją mocy dowodu, a zwłaszcza dlatego, że widzą, iż ci, których nazywa się mędrcami, głoszą rozbieżne nauki. Nawet do wielu rzeczy prawdziwych, których się dowodzi, domiesza się czasem coś fałszywego, czego się nie dowodzi, lecz co się twierdzi dla jakiegoś prawdopodobnego lub sofistycznego argumentu, który czasami uważa się za dowodzenie. Stąd też trzeba było drogą wiary ukazać ludziom niezachwianą pewność i czystą prawdę o rzeczach boskich. Łaskowość Boża zarządziła więc zbawiennie, by należało wierzyć także i w to, co jest dostępne dla badań rozumowych i by w ten sposób wszyscy mogli się stać łatwo uczestnikami poznania Bożego bez powątpiewania i bez błędu. Stąd też powiedziane jest w liście do Efezjan, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym myśleniem, umysłem pogrążeni w mroku. A także w księdze Izajasza, wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana. W ten sposób Tomasz kończy uzasadnienie tej tezy, a więc widzimy, że owe prawdy dostępne ludzkiemu intelektowi zostały słusznie dla tych trzech powodów objawione. Jest to dla nas ważne, ten obszar jest ważny, dlatego że właśnie tutaj jakby w tym obszarze skupia się zainteresowanie filozofów. Filozofowie przecież nie mogą bezpośrednio zajmować się prawdami, które przekraczają nasze ludzkie możliwości, chociaż w pewnym sensie też filozofia jest tam stosowana, a mianowicie w obrębie tych prawd już czysto objawionych, owych rewelata, tych, które przekraczają ludzkie możliwości poznawcze, tam też filozofia jest wykorzystywana jako pewne narzędzie. Narzędzie służące temu, aby prawdy objawione wyjaśniać, aby prawdy objawione jakoś, można powiedzieć tak, intelektualnie przetrawiać. Na przykład kwestia Trójcy Przenajświętszej, bo to jest właściwie jedna z tych takich największych dwóch, to są dwie takie wielkie tajemnice wiary, wcielenie i Trójca Przenajświętsza. Obie prawdy przekraczają nasze naturalne możliwości poznawcze. No i jeśli chodzi o Trójcę Przenajświętszą, to jest to rzeczywiście obszar, w którym zostały wykorzystane narzędzia filozoficzne. Dokładnie tutaj będziemy o tym mówili, w jaki sposób święty Tomasz wykorzystał narzędzia, które odziedziczył po Arystotelesie, aby wyjaśniać tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Ale znowu, nie są to żadne jakieś dowody, tak jak w przypadku dowodów na istnienie Boga. Są to tylko pewne eksplikacje wykorzystujące narzędzia filozoficzne właśnie już tak naprawdę w obszarze teologii. Tak? Dlatego tutaj już mówimy o teologii, która tylko wykorzystuje pewne narzędzia filozoficzne w ramach swojej pracy. Natomiast zasadniczo obszar filozofii to jest obszar owych rewelabiliów, czyli tych prawd, które zostały objawione, ale znajdują się również w zasięgu intelektu ludzkiego. I teraz można się zastanawiać, czy to jeszcze będzie filozofia, prawda? Skoro już jakby znamy z objawienia Bożego wynik, tak? Jakby do którego mamy dojść, to czy to jeszcze będzie filozofia, jeśli trochę tak jakby rozwiązywać zadanie, którego wynik już znamy, prawda? Czy to jest jeszcze rozwiązywanie zadania? I oczywiście jak najbardziej tak. Pamiętam z własnego doświadczenia,
Kiedy w szkole podstawowej rozwiązywałem zadania z fizyki, dość trudne dla mnie wtedy, i często bardzo pomocne było sięgnięcie do odpowiedzi. Nie po to, żeby jakby zastąpić rozumowanie tym wynikiem, bo nie chodziło o to, by dojść tylko do wyniku, ale znajomość owego wyniku służyła jako pewna wskazówka do tego, aby no, jakoś naprowadzić na właściwy sposób rozumowania. Bo często, jeśli znamy rozwiązanie, wiemy, jakie ono jest, to wtedy łatwiej jest nam podać uzasadnienie, tak? Łatwiej jest wpaść na pomysł. Jakby pewne sposoby, te fałszywe sposoby myślenia mogą jakoś zostać wyeliminowane. Możemy wyłowić ten właściwy sposób myślenia i dzięki temu faktycznie możemy dojść do prawdy, już normalnie uzasadniając krok po kroku nasze myślenie, wiedząc po prostu do czego mamy dojść. Dokładnie tak samo jest w filozofii, zwanej właśnie filozofią chrześcijańską, czyli jest to filozofia, ale nadajemy jej tytuł chrześcijański, ponieważ posługuje się tymi objawionymi przez Boga tezami jako pewnymi wynikami, do których mamy dojść. Ludzki intelekt wtedy już nie jest tak bardzo uwikłany w te słabości, o których żeśmy teraz czytali, a więc kwestia przede wszystkim tej rozbieżności różnych szkół filozoficznych, owa skłonność do błędu, która jeszcze się powiększyła po grzechu pierworodnym, która jest znaczną przeszkodą dla wszystkich, nawet dla tych, którzy mają wystarczającą ilość czasu, którzy mają odpowiednią kompleksję i nie muszą zarządzać majątkami itd., ale niestety wszyscy przecież jesteśmy w te słabości po grzechu pierworodnym uwikłani. Wszyscy doświadczamy też tych słabości wynikających z różnych ludzkich błędów, różnych systemów filozoficznych. A więc filozofia chrześcijańska będzie starała się właśnie podać uzasadnienie, ale często znając już, zasadniczo znając po prostu wynik. Tak? Także nie jest to też wcale takie proste, bo czym innym jest właśnie jakby takie ręczne wprowadzenie wyniku jakby tak w jakiś schemat, a co innego jest, znając rozwiązanie, zbudować całe wnioskowanie. Będziemy widzieli w przypadku stworzenia z niczego, święty Tomasz w XIII wieku, znając już po prostu z objawienia, tak samo jak i 12 wieków wcześniej, wszyscy chrześcijanie wiedzieli, że Bóg stworzył z niczego, to zresztą bardzo szybko pojawia się ta prawda o zniczeniu, stworzeniu z niczego, pojawia się już pod koniec I wieku właściwie, a w II wieku i III już u pisarzy chrześcijańskich jest wyrażana dość powszechnie. A jednak wielkim osiągnięciem świętego Tomasza było właśnie zbudowanie teorii filozoficznej stworzenia z niczego. To jest teoria filozoficzna. U Augustyna będzie tylko coś w rodzaju takiej teorii semikreacjonizmu, filozofii, która jest już jeszcze jest taka niedoskonała, gdzie właśnie trochę jest takiego wprowadzania jakby rękami tych rozwiązań poszczególnych. Natomiast u Tomasza będziemy mieli do czynienia z teorią prawdziwie filozoficzną stworzenia z niczego. A więc filozofia chrześcijańska właśnie będzie polegała na tym, żeby wykorzystując nasze naturalne zdolności, wykorzystując jednocześnie objawione prawdy, poznawać rzeczywistość tutaj przez Boga stworzoną, też i oczywiście poznawać Boga, ale posługując się tylko tą zdolnością do cofania się ze skutków do przyczyny. Więc filozofia chrześcijańska nie może oczywiście niczego powiedzieć o Trójcy Przenajświętszej, nie może powiedzieć niczego o wcieleniu, chyba że tylko na zasadzie pewnej jakiejś ewentualności, ale nie może po prostu nam rozświetlać tych faktów, bo wtedy już byśmy mieli do czynienia właśnie z teologią. A jeśli chodzi o relacje pomiędzy filozofią i religią katolicką w ogólności, to jest to rzeczywiście sprawa dość skomplikowana, bo teraz mówimy o tym, jak zostało to wszystko nazwane, jak to zostało wszystko określone już w wieku XIII, kiedy święty Tomasz, a wcześniej jego mistrz, święty Albert Wielki, zdołali bardzo dokładnie, precyzyjnie rozróżnić, ale nie rozdzielić, rozróżnić między teologią i filozofią, jakby właśnie ich nie rozdzielając. Trochę tak jak i dusza, ciało są rozróżnione, ale nie są rozdzielone. Wiemy, że rozdzielenie oznacza śmierć. Podobnie jest trochę z teologią i z filozofią.
Nawiasem mówiąc, warto pamiętać o tym, że po katastrofie II Soboru Watykańskiego Kościół też się stracił, znaczy ten nurt posoborowy stracił zrozumienie dla filozofii scholastycznej, dla filozofii świętego Tomasza i zaczął, próbował, można powiedzieć lepiej tak, próbował przez wiele lat, próbował zastąpić filozofię świętego Tomasza jakąś dowolną filozofią. Tak? I zamiast trzymać się tego, co nawet było w tym starym prawie kanonicznym, bo w starym kodeksie prawa kanonicznego święty Tomasz był dosłownie jakby kanonizowany, bo jeden z kanonów tego prawa, starego kodeksu świętego, na świętym Tomaszu kazał opierać wykształcenie kapłanów, to oczywiście jakoś zostało w znacznej mierze, coś zostało z tego w tych dokumentach posoborowych, ale zostało też bardzo sprytnie zmanipulowane, także ja sam słyszałem, że to właściwie zostało sprowadzone do tego, że ma być w seminarium uczony kleryk po prostu takich nowoczesnych systemów filozoficznych, tak jak święty Tomasz w XIII wieku wykorzystywał nowoczesnego wówczas Arystotelesa, który jakby wchodził, był odkrywany w Europie, tak i my mamy dzisiaj wykorzystywać te nowoczesne systemy filozoficzne, tak jak święty Tomasz był prekursorem, czy tak powiedzmy takim nowatorem wykorzystującym to, co było nowe, tak i my mamy dzisiaj wykorzystywać te nowoczesne, współczesne, różne jakieś tam systemy filozoficzne. Tak? To do tego mniej więcej to doszło, tak to się interpretuje, ale też z kolei wiem od przyjaciela, który zajmuje się zawodowo, powiedzmy, teologią czy filozofią chrześcijańską, że dzisiaj już nawet poszły sprawy jeszcze dalej. Dzisiaj się uważa, że właściwie nie ma już sensu zajmować się filozofią po prostu. Teologia jakby idzie swoją drogą i już nie jest jej potrzebna żadna filozofia po prostu. Tak jest dzisiaj raczej teologia taką sztuką trochę dobudowywania argumentów do tezy, którą polityka nam ustali. Tak? Czyli tak już wiemy, że mamy na przykład mamy ileś tam płci, no to musimy teraz jakoś gdzieś znaleźć gdzieś jakiś argument, że to tak właśnie ma być. Tak trochę oczywiście pół żartem, pół serio, ale to mniej więcej tak działa. Czyli taki czysty woluntaryzm, że wiemy do czego mamy dojść i tak musimy kombinować, żeby nam wyszło to, co ma być. Tak? Czymś zupełnie innym jest oczywiście filozofia chrześcijańska jako taka, bo nawet jeżeli mamy jakąś tezę zawartą w objawieniu, to przecież nie chodzi o to, żeby nadużywać tutaj intelektu naturalnego naszego, żeby dojść do tej tezy, tylko po prostu faktycznie rozwijamy nasze naturalne zdolności, mając pewne wskazówki w objawieniu i faktycznie to wszystko jakoś pasuje do siebie, bo przecież mamy jedną prawdę ostatecznie, nawet jeżeli są te dwa jakby zbiory, ostatecznie jest jedna prawda, która jest odkrywana po prostu przez nasz intelekt, a jednocześnie jest objawiana, nie ma tutaj jakiejś sprzeczności, prawda? To jest oczywiste, że być takiej nie może, bo pochodzą te prawdy od jednego autora, od jednego Boga. A więc tak wyglądają sprawy od wieku XIII, natomiast przez te 13 wieków sytuacja była dość ciekawa i jakby wróćmy może do początku, kiedy chrześcijaństwo się pojawia, bo wiemy o neoplatonizmie, wiemy o systemie, który jest od chrześcijaństwa młodszy i już był jakoś zainspirowany w pewnym sensie chrześcijaństwem, ale to o tym później trochę powiemy, natomiast i tak niestety jakby negatywnie zainspirowany, natomiast dzisiaj powiemy trochę o tym, czym było chrześcijaństwo dla tych wykształconych ludzi, bo wiemy, że przecież byłoby jakimś nadużyciem powiedzenie, że tylko ludzie prości, niewykształceni nawracali się, bo to byłoby obelgą dla Boga, który przecież jest nieskończenie mądry, dla Chrystusa, który jest przecież pełen mądrości, tym bardziej, że sam już święty Paweł i jego chociażby mowy wskazują, czy Ewangelia według świętego Jana wskazuje na pewien element właśnie filozoficzny, właśnie jakby wykorzystywany, ten element filozoficzny, filozofii pogańskiej, który tam można jakoś zobaczyć. To znaczy prawdy objawione zostały wyrażone już tam na tym poziomie, w tamtym czasie już wyrażone za pomocą terminów filozoficznych, które jakoś znamy, przecież pamiętamy o wstępie do Ewangelii według świętego Jana, o Logosie, który przecież kojarzy się nam z Filonem z Aleksandrii, prawda? Tyle tylko, że oczywiście jakby te terminy
powiedzmy tak, filozoficzne, pogańskie czy żydowskie tutaj, ale one nabierają nieco innej wartości, czy nabierają nieco innego sensu. I tak jest zawsze. Kiedy porównujemy na przykład Stary Testament, czy na przykład Księgę Rodzaju do jakichś mitów pogańskich, to jednak mimo pewnego podobieństwa, bardziej może takiego zewnętrznego podobieństwa na poziomie pewnych idei, pewnych zagadnień i konstrukcji, jednak okazuje się, że na takim głębokim poziomie treść jest jednak zupełnie inna, że Pismo Święte mówi coś innego. Chociażby właśnie ta Księga Rodzaju mówiąca o tym, że świat został stworzony właśnie z niczego, że na początku Pan Bóg wszystko stworzył. To jest coś, czego nie znajdziemy w żadnych mitach. To jest coś, co jest zupełnie inne od tego, co człowiek był w stanie wymyśleć, tego, co człowiek był w stanie jakoś przekazywać innym, tak po prostu bazując tylko na własnych możliwościach intelektualnych, czy na tym, co przodkowie jakoś przekazali w jakiś tam sposób. I tak samo będzie, jeśli chodzi o Nowy Testament. Ten logos z Ewangelii według świętego Jana jest Bogiem. To nie jest jakiś logos, który jest jakimś pośrednikiem między Bogiem a światem. To jest ten, który jest również Bogiem. I to jest wyrażone w sposób bezpośredni, jakby jednoznaczny w samym wstępie do Ewangelii. I tak będzie zawsze. Nawet jeżeli wykorzystuje objawienie te właśnie osiągnięcia filozofii pogańskiej, to robi to dlatego, żeby po prostu ludziom wykształconym również przekazywać prawdę. Bo Bóg jest przecież Bogiem dla wszystkich. Wobec tego na samym początku już pojawiają się jakieś elementy, powiedzmy, filozoficzne. W samym objawieniu one są, oczywiście są też w nauczaniu ludzi, którzy wtedy są chrześcijanami. I oczywiście to wcześniej czy później doprowadza do tego, że pojawiają się też i filozofowie, którzy są chrześcijanami. I teraz zobaczmy, że opatrzność Boża bardzo sprytnie, bardzo ciekawie wszystkim pokierowała, bo właśnie ta też pewnie pobudzona przez okoliczności, nad którymi panowała opatrzność, więc obudzona taka ciekawość, powszechna ciekawość, zainteresowanie sprawami religijnymi. W pierwszym wieku przed Chrystusem pojawia się prąd, który doprowadza do powstania owego medioplatonizmu, o którym już mówiliśmy. Wiemy, że ludzie wtedy interesują się sprawami religijnymi, że trochę to też tłumaczy nam popularność filozofii Platona, która mówi dużo o Bogu. Wiemy też, że to oczywiście z czasem z kolei zrodziło też jakieś tam elementy takie bardzo wrogie chrześcijaństwu, bardzo fałszywe elementy związane, czy systemy gnostyckie, systemy, które będą z chrześcijaństwem walczyły, ale wykorzystują coś, co jest dobre, właśnie zainteresowanie Bogiem. I też filozofia grecka, która przecież poza tym nurtem, powiedzmy, orficko-pitagorejsko-platońskim, jednak jest przede wszystkim nastawiona na samo poznawanie rzeczywistości, a nie na zbawienie, nie ma charakteru zbawczego. Tym się różni od tej, powiedzmy, filozofii a la filozofii indyjskiej, tej dalekowschodniej. Otóż filozofia grecka nabiera też takiego właśnie charakteru trochę bardziej religijnego i zbawczego. Trochę zaczyna mieć ten cel właśnie widzieć go w zbawieniu. I to oczywiście jest przez opatrzność Bożą wykorzystywane. To opatrzność Boża wszystkim tym kieruje. Wobec tego, kiedy nawracają się filozofowie w tamtym czasie, no to w takim razie będą widzieli w chrześcijaństwie właśnie filozofię. Nie dziwmy się, bo dla nich filozofia jest właśnie nie tylko nauką, umiłowaniem mądrości, nie tylko prowadzi do mądrości, ale prowadzi nie tylko do szczęścia, tak jak u Arystotelesa, ale właśnie jakby prowadzi do zbawienia. Wobec tego wszystko pasuje. Mamy logos, mamy mądrość, która jest wcielona, mamy Zbawiciela, mamy zbawienie. Także chrześcijaństwo jakby wpisuje się bardzo dobrze w kontekst, można powiedzieć, kulturowy. Można powiedzieć, że staje się jakby naturalnym, takim kolejnym elementem jakby tym najwyższym, szczytowym w całym tym procesie wzrastania człowieka w jego mądrości. Także chrześcijaństwo jest po prostu tym elementem najwyższym. I tak to wygląda. I tutaj sięgnijmy do świętego Justyna Męczennika, pochodzącego z II wieku, jednego z pierwszych apologetów, jednego z pierwszych właśnie takich inteligentnych, wykształconych ludzi, filozofów, którzy nawracają się, stają się chrześcijanami. To są przepiękne słowa. Rzeczywiście, zwłaszcza z jego apologii pochodzące, tutaj jest cała historia pokazana, mianowicie jego spotkanie. W końcu Justyn osiedlił się na pustyni nad morzem i odbywał ćwiczenia rozmyślania.
jako platonik, jako medioplatonik to robił. Spotkał tam starca, który pyta, cóż więc jest filozofia i to szczęście, które daje? Justyn odpowiada, filozofia to wiedza o istocie rzeczy i poznawaniu prawdy. Szczęście zaś to nagroda tej wiedzy i mądrości. Starzec pyta dalej, a Bogiem co ty zowiesz? To, co jest niezmienne, zawsze to samo. Tak jakby Platonik odpowiedział, Augustyn powie zresztą to samo. I co jest przyczyną istnienia wszystkich innych rzeczy? To jest Bóg. Potem pyta dalej starzec, czy platonizm, który wyznaje, może zaspokoić jego życzenia? I tutaj się rozpoczyna rozmowa na temat duszy, bo to jest akurat ten element, który w filozofii Platona jest jednak dość daleko od prawdy, bo pamiętamy o tym u Platona, co to były raczej hipotezy, ale jednak hipotezy właśnie fałszywe. Dusze przecież potem wchodziły po śmierci w inne jakieś ciała, niekoniecznie nawet ciała ludzkie, to mogły być i ciała zwierzęce, dusze, które istniały jakoś i przed narodzeniem. Poznawanie przecież polegało na przypominaniu sobie tego, co dusza już właściwie wcześniej widziała w świecie idei, więc jest tutaj dużo, dużo takich zupełnie fałszywych rzeczy i to musi chrześcijaństwo oczyścić. Więc tutaj pyta się i mówi ten starzec w końcu, że jeśli dusza żyje, to nie dlatego, że jest życiem, ale że w życiu udział otrzymała. Bo u Platona rzeczywiście rozumienie duszy jest no, takie trochę upodabniające duszę do jakiegoś Boga, bo dusza faktycznie nie tyle nawet jest nieśmiertelna, co no, poza tym jednym timaiosem właściwie nawet nie ma początku, jest jakby wieczna właściwie, od zawsze istnieje. Dlatego tutaj trzeba zbić ten fałszywy pogląd. Na koniec starzec mówi, że człowiek sam niczego o Bogu nie może wiedzieć. Ty zaś przede wszystkim módl się, by się przed tobą rozwarły światłości bramy. Nikt bowiem ani widzieć, ani rozumieć nie może, komu zrozumienia nie da Bóg i Chrystus Jego. To jest bardzo ważny punkt, bo wszyscy platonicy, neoplatonicy również, oni byli przyzwyczajeni do tego, że prawdę o Bogu poznaje się poprzez rozważanie, poprzez taką powiedzmy naturalną trochę kontemplację, jeśli tak można powiedzieć, a przecież w chrześcijaństwie dobrze wiemy, że przede wszystkim musimy bazować na łasce, że nasze naturalne zdolności, nawet umysłowe, na nic się nie zdadzą, jeśli nie będziemy wykorzystywali łaski, jeżeli nie będziemy się modlili o owe łaski. Więc ten naturalizm w dziedzinie intelektu trzeba zwalczyć, trzeba zastąpić przywiązaniem do łaski. I tutaj starzec chrześcijanin wskazuje Justynowi na Pismo Święte i tak Justyn zaczyna w końcu zaczyna z tą łaską współpracować. I tutaj pisze tak. W duszy zaś mojej w tej chwili rozpalił się ogień i miłość mnie ogarnęła do owych proroków i mężów, przyjaciół Chrystusowych. A gdym się zastanowił nad słowami starca, doszedłem do przekonania, że to jest filozofia jedynie pewna i pożyteczna. To jest właśnie niezwykłe, że on traktuje chrześcijaństwo jako filozofię. To jest filozofia, która daje rzeczywiście prawdę, daje prawdę, jednocześnie daje życie. Widzimy, że rzeczywiście to przez opatrzność Bożą było jakoś bardzo zamierzone i pożyteczne, że w tym momencie najbardziej był rozpowszechniony ten kierunek filozoficzny, który wiązał filozofię z religią. Ale z drugiej strony oczywiście wiązało się to też z pewnymi słabościami i trudnościami, bo oczywiście możemy zapytać, a co by się stało, gdyby człowiek, który był filozofem, jednak po prostu jakby za mocno trzymał się owych prawd filozoficznych, jakoś za bardzo przylgnął do nich. Czy taki człowiek, nawet gdyby poznał prawdy chrześcijańskie, gdyby poznał dogmaty, czy rzeczywiście wytrwałby w nich, czy nie miałby skłonności do tego, żeby po prostu tą prawdę katolicką jakby naginać do własnych przekonań, by traktować poważniej spekulacje swojego intelektu nad owe objawione prawdy. I to jest jedno z tych wielkich zagrożeń, ale też i najpierw powiedzmy o innej skłonności, zupełnie odmiennej.
którą znajdziemy u Tertuliana. Zresztą to jest pisarz, któremu zawdzięczamy bardzo wiele różnych używanych na co dzień, oczywiście już w tłumaczeniu, bo nie, no, oczywiście po łacinie pisał, ale bardzo wiele różnych terminów, takich chociażby jak trójca. Pochodzi od Tertuliana, był on, można powiedzieć, takim kowalem słowa. On był tym, który po prostu ukuł bardzo wiele różnych sformułowań katolickich, terminów technicznych, ale jednocześnie był niestety Tertulian był wielkim przeciwnikiem filozofii jako takiej, dlatego że on kojarzył filozofię właśnie z owymi spekulacjami takimi powiedzmy okołognostyckimi, z tymi wszystkimi takimi powiedzmy baśniami, które ludzi raczej zwodziły, które pasowały bardzo dobrze do pogaństwa, do tych wszystkich mitologicznych jakichś systemów czy po prostu pogańskich. Dlatego był wielkim przeciwnikiem filozofii i to jakby nawet przeszedł do historii jako człowiek, który... No tutaj bardzo ciekawy jest traktat o ciele Chrystusa, jego sławne słowa. Syn człowieczy został ukrzyżowany. Nie wstydzę się tego właśnie dlatego, że należy się tego wstydzić. Ale to, że Syn Boży umarł, jest całkowicie wiarygodne, ponieważ jest to zupełnie nieprawdopodobne. To zaś, że pogrzebany zmartwychwstał, to jest pewne dlatego, że niemożliwe. Tak widzimy, że jemu się wydaje, że to jakby tymi słowami chce pokazać, że raczej należy oczekiwać ogromnej, jakby nieskończonej wręcz rozbieżności pomiędzy tym, do czego prowadzi nas rozum, a tym, do czego prowadzi nas wiara objawiona. Oczywiście trzeba iść za objawieniem. Rozum jakby filozoficzny, rozum taki, który próbuje uzasadniać nam, dawać nam zrozumienie rzeczywistości, jest po prostu zupełnie niewiarygodny. Nic takiego nie daje. To jest zdanie Tertuliana, tu jeszcze jest takie też pewna formuła przypisywana Tertulianowi, trochę nie do końca ścisła. Credo quia absurdum, właśnie wierzę, ponieważ jest to sprzeczne jakby ze zdrowym rozsądkiem, jest to absurdalne, jest to niemożliwe. To zostało trochę zmienione w stosunku do tych słów, ale tych przez niego faktycznie wykorzystanych, ale sens jest dokładnie taki. Sens jest dokładnie taki. Widzimy, co się dzieje, kiedy odrzuca się filozofię. No, wtedy człowiek się trochę zamyka, łatwo wtedy zamyka się w fideizmie i to ma pewne konsekwencje. Akurat dla Tertuliana miało bardzo osobiste konsekwencje i to niedobre konsekwencje, dlatego że umarł już poza kościołem w sekcie. No, wiadomo, fideiści, ludzie skłonni do fanatyzmu, do woluntaryzmu, tak często mogą łatwo kończyć, mogą po prostu przesadzać. I też ciekawa jest rzecz, słyszałem kiedyś, że tego nie sprawdzałem, ale to brzmi bardzo sensownie, wiarygodnie, że w czasach, kiedy działała inkwizycja, ze względu na wykształcenie, największy procent inkwizytorów wywodził się z dwóch zakonów, mianowicie z zakonu dominikańskiego i czy kaznodziejskiego zakonu dominikanów i z zakonu franciszkanów, przy czym franciszkanie byli wbrew temu, co można się spodziewać, że to tacy tak miłujący wszystkich i tak dalej. Otóż właśnie należy raczej tego się spodziewać, co było faktycznie, to znaczy, że byli oni bardziej surowymi inkwizytorami, ponieważ byli bardziej powiedzmy fideistyczni, czy bardziej skupieni na woli niż na intelekcie, mieli wobec tego większą skłonność do surowości, do pewnej przesady. Właśnie ta przesada jest często niczym innym jak owocem owego jakby woluntaryzmu, czyli takiego relatywnego niedorozwoju umysłu. Ludzie, którzy są bardziej umysłowo rozwinięci, są zazwyczaj bardziej łagodni, no bo właśnie bardziej rozwinięci umysłowo, więc nie muszą jakby nadrabiać wolą, nie muszą swoim uporem rozwiązywać problemów, bo mają po to umysł, żeby rozwiązywać problemy.
Jeruzalem. To jest właśnie to, czego współczesnemu człowiekowi często brakuje. My żyjemy w epoce bardzo wolontarystycznej i to jest jeden z naszych największych problemów takich systemowych właśnie, tak? Wspieranie tych, którzy są uparci i wolontarystyczni, a nie tych, którzy coś rozumieją. To jest właśnie główny problem. Widzimy, że w przypadku Tertuliana źle się to skończyło, oczywiście mogło się skończyć dobrze, ale rozumiemy, że systemowo się to raczej kończyć będzie źle niż dobrze, jeśli się nie wykorzystuje tego, co Pan Bóg dał, bo jeżeli nasz rozum jest też od Boga, to wobec tego jego wykorzystywanie do tego, żeby rozumieć świat, jego wykorzystywanie właśnie w tych celach, powiedzmy, filozoficznych jest czymś jak najbardziej dobrym. I to znajdziemy u tych, którzy filozofię doceniali, którzy filozofię kochali i rozumieli chrześcijaństwo jako jakby kres w ogóle systemów filozoficznych. Bo tutaj można bardzo wiele takich podać konkretnych imion, ale będziemy tutaj tylko o jednym jeszcze wspomnimy, o Klemensie Aleksandryjskim. To jest jeden z wybitniejszych pisarzy chrześcijańskich, ojców Kościoła, właśnie miłujących filozofię. Bardzo ciekawe jest to, że on w ogóle twierdził, że to jest bardzo ciekawa sprawa. On właśnie twierdził, że tak jak zresztą to i u Justyna możemy znaleźć, że tak jak Grecy mieli, znaczy tak jak Żydzi mieli Mojżesza, tak jak Żydzi mieli Stary Testament, który prowadził do Nowego, który jakby zawiera już w sobie Chrystusa, można powiedzieć w jakiejś mierze, w każdym razie prowadził do Nowego Testamentu i do Chrystusa, tak samo i poganie, i Grecy mieli swojego jakby Mojżesza w osobie Platona, w osobie filozofów greckich, bo poprzez Platona oni rozumieją tutaj w ogóle filozofów, a byli medioplatonikami, dzięki Platonowi najłatwiej było przejść do chrześcijaństwa, więc jakby Platona przede wszystkim wymieniają, nazywają go jakby Mojżeszem mówiącym po attycku, ale faktycznie chodzi po prostu o całą filozofię grecką, która oczywiście też i zawiera pewne błędy, która również jest oczywiście jakoś, domaga się pewnego też i oczyszczenia, no Stary Testament tego nie domagał się, ale domagał się wypełnienia. Tutaj to wypełnienie też przychodzi. Właśnie chrześcijaństwo jest tym wypełnieniem po prostu filozofii greckiej. Także widzimy, że coś takiego niezwykłego, rzadko o tym się mówi, bo też no, po II Soborze Watykańskim nastąpiło pewne sprotestantyzowanie teologii, a wraz z tym oczywiście też pewne jakby oderwanie od korzeni tych greckich i rozumowych, trochę tak jak to pogaństwo, tak jak protestantyzm to uczynił. Dlatego nam się rzadko to jakoś kojarzy. Tak właśnie te korzenie greckie, filozoficzne, no jakby nie są podkreślane. Tak jakby się wszystko próbuje tylko do żydostwa sprowadzić, a właśnie dużo jest tego elementu w chrześcijaństwie, elementu, który jest wypełnieniem tego wszystkiego, o czym filozofowie pogańscy, tego dobrego, o czym oni pisali. A więc widzimy, że bardzo, bardzo, może jeszcze właśnie pewne tutaj warto byłoby przeczytać według Klemensa, bo to są bardzo ważne rzeczy. Klemens pisze tak: dlatego nie jest bynajmniej rzeczą niedorzeczną twierdzić, że i filozofia jest darem Bożej opatrzności i że pełni funkcję wstępnego wychowania do pełnej doskonałości, osiągalnej tylko za pośrednictwem Chrystusa. Widzimy jakby doskonałe zachowanie równowagi pomiędzy z jednej strony umiłowaniem filozofii, tej powiedzmy naturalnej, ludzkiej, a z drugiej strony otworzeniem się na Chrystusa, bo tylko Chrystus daje tu pełną doskonałość. Tutaj dalej jeszcze. Niewątpliwie bowiem to wszystko, co zostało dane każdemu pokoleniu ku jego pożytkowi i we właściwych momentach przygotowuje do zrozumienia słowa Pańskiego. Ale niektórzy przynęceni urokiem służebnych poniechali Panią, to jest filozofię. Zestarzeli się jedni z nich w muzyce, inni w geometrii, inni jeszcze w gramatyce, większość w retoryce. Tu pisze o wykształconych ludziach, którzy jakby do pełni mądrości filozoficznej nie doszli, tylko gdzieś tak po drodze się zagubili, czy to w muzyce, czy w geometrii, w gramatyce, czy w retoryce. Lecz jest ogólne wykształcenie, lecz jak ogólne wykształcenie służy filozofii swej pani, tak znowu filozofia sama przyczyniła się do nabywania mądrości. Filozofia jest bowiem gorliwym praktykowaniem mądrości, a ta znów jest wiedzą o sprawach boskich i ludzkich i ich przyczynach. Dlatego mądrość tak ma się do filozofii, jak ta znowu do nauk przygotowawczych. Tutaj przez mądrość oczywiście rozumie
teologię, tą objawioną, jakby tą nazywa mądrością. Filozofia jest tylko jakimś umiłowaniem tej mądrości, prowadzi do niej. Tą prawdziwą mądrością daje, jest właśnie Boże objawienie, teologia, która jest oczywiście tutaj szczytem tego wszystkiego. Tak? Widzimy, że dokładnie jakby bardzo harmonijnie to wszystko wiąże się jakby w jedną całość. Widzimy, że jest to coś naprawdę takiego no, bardzo pożądanego, ale no, tak jak już mieliśmy przykład Tertuliana, który przesadzał w jedną stronę, nie przyjmując filozofii, też oczywiście miał pewne swoje powody, to nie było tam tylko tak bez jakiejś przyczyny, ale też można i za bardzo można być przywiązanym do tych spekulacji, to możemy dostrzec u Orygenesa, który właściwie według wielu źródeł jest kojarzony z uczniem Ammoniusza Saccasa i tym samym przyjacielem i rówieśnikiem Plotyna. Inne źródła twierdzą, że to inny Orygenes, ale zasadniczo i czas, i miejsce się zgadzają. Niezależnie od tego, faktycznie u Orygenesa, który był przecież wielkim myślicielem i przed Augustynem właściwie takim największym, to jednak widzimy u niego przede wszystkim przykład kogoś, kto jakby za mocno przylgnął do prawd, które własnym intelektem można zgłębić i, no i w konsekwencji to zwłaszcza do tych, które rzeczywiście no, były dość dalekie od Ewangelii. Bo Orygenes jako neoplatoński myśliciel faktycznie no, miał po prostu naturalną skłonność niejako do tego, żeby te filozoficzne koncepcje utrzymywać, czy jakby wypaczać prawdy katolickie w tym kierunku. Jeśli chodzi o Orygenesa, to tutaj właściwie obecnie mamy do czynienia z pewną taką trudnością określenia dokładnie tego, co on nauczał, dlatego że spośród tych mniej więcej przypisywanych 6000 jego pism nie wiemy, jak wiele było faktycznie jakby jego autorstwa. Zresztą autorstwo wtedy polegało raczej na inspirowaniu pewnych rzeczy. Był on na tyle zdolny, miał tylu współpracowników, tylu skrybów, którzy praktycznie wszystko, co on powiedział, dyktowali, że spisywali, że właściwie ciężko jest powiedzieć, co on tak naprawdę uważał, ale niezależnie od tego możemy wyodrębnić kilka poglądów, które przynajmniej jakby obiektywnie w sensie pewnych tez są, jest kilka tych poglądów, które są no, niezgodne z wiarą katolicką, czy są jakoś podejrzane, niepasujące, więc one wszystkie właściwie zdradzają pochodzenie takie właśnie no, neoplatońskie, bo chociażby kwestia apokatastazy, czyli no, powrotu wszystkiego, co złe, diabła, dusz potępionych do Boga, no, przypomina to oczywiście koncepcję neoplatońską, gdzie ostatecznie jakoś ta rzeczywistość wyemanowana z jedna jakoś wraca do owego jedna, oczywiście w sposób jakiś taki też niedoskonały, ale jednak, więc można na tym tle taki błąd wymyśleć. No i poza tym jeszcze kwestia dusz ludzkich. Orygenes skłaniał się do poglądu, czy właściwie przyjmował pogląd, według którego owe dusze właśnie istnieją przed urodzeniem i tak jak u Platona i po prostu nawet zostały jakby wcielone za karę właśnie z powodu grzechu, jakiegoś braku, z powodu braku gorliwości w kontemplowaniu Boga. Dokładnie tak, jak to można by przewidzieć, bazując na myśli neoplatońskiej czy platońskiej po prostu. Poza tym jeszcze zarzucano mu, że właściwie trochę jakoś przesadza jakby w tych jeśli chodzi o zdolności naturalne ludzkiego intelektu do tego, żeby poznawać prawdę o Bogu, co też jakoś jest ugruntowane w samym neoplatonizmie. Można jakoś domyśleć się, że to tak będzie, w tą stronę będzie szedł Orygenes. Więc widzimy tutaj zbytnie przywiązanie do myśli platońskiej. Też jeszcze ta ciekawa teoria czy hipoteza Orygenesa, jak on sobie wyobrażał ciała zmartwychwstałych ludzi. Otóż wyobrażał sobie na podobieństwo brył geometrycznych, tak? Bo matematyka i bryły geometryczne mają w sobie coś z pewnej takiej doskonałości, niezniszczalności. Matematyka jest w systemie ontologicznym Platona bardzo wysoko, dlatego też bryły matematyczne jako pewne ciała po prostu tak ludzi, no to jest coś takiego rzeczywiście bardzo platońskiego. To akurat nie jest może żadna herezja, ale pogląd, który też jakby widać w nim
bardzo znaczący wpływ filozofii platońskiej, jakby nieprzetworzonej. Tak duży ładunek, że nie zostało to jakby strawione, nie zostało przetrawione przez Pismo Święte, przez tradycję kościelną. Nie zostało to jakoś przemodlone, tylko taki zbyt duży ładunek po prostu praw jakichś takich filozoficznych. Tak to mniej więcej wygląda, więc widzimy, że mamy kilka różnego rodzaju podejść. Widzimy, jak ważną jest owa harmonia pomiędzy naturalnym naszym rozumem, a też objawioną prawdą. Bez tej harmonii człowiek wpada albo w jakąś skrajność, w ideizm, albo z kolei wpada w jakiś taki naturalizm i próbuje intelektem swoim, jakim racjonalizm, próbuje swoim intelektem zbyt wiele zrozumieć. I to oczywiście w późniejszych wiekach też będziemy widzieli, tak, że próby albo jakiegoś dowodzenia Trójcy Przenajświętszej, albo z kolei jakiś skrajny fideizm i odejście od filozofii, czy pogardzanie filozofią. To będziemy też w różnych innych przypadkach późniejszych widzieli. Tutaj jeszcze mogę też jeszcze powiedzieć o bardzo ciekawej, to jakby w całości jest dostępne w jednym z materiałów, już ze 3 lata temu się chyba ukazał, tam mówiłem o stworzeniu z niczego w ogóle, jako o pewnej bardzo istotnej kwestii, która jest rzeczywiście bardzo nową, bo teraz jeszcze warto chociaż trochę powiedzieć o tych prawdach, jakby takich właśnie filozoficznych pewnych tezach, które się pojawiły wraz z chrześcijaństwem, bo można się zastanawiać nad tym, co właściwie na poziomie filozoficznym nowego chrześcijaństwo wniosło. I pierwszą z takich kwestii to będzie właśnie stworzenie z niczego, czy jedną z pierwszych, to nawet w wyznaniu wiary nieprzypadkowo zostało umieszczone. Wierzę w jednego Boga, prawda, który jest twórcą rzeczy widzialnych i niewidzialnych, który właśnie wszystko stworzył, który jest nie tylko jakby dawcą jakichś form, który nie tylko jest jakimś właśnie demiurgiem, jakimś budowniczym świata, albo tak jak u Arystotelesa, jakimś poruszycielem, nawet zresztą nic nie wiedzącym o świecie, ale jest faktycznie stworzycielem i to stworzył z niczego. Jest to prawda, która jest bardzo odmienna od tego właśnie, co poganie głosili. Dobrze wiemy, że systemy mitologiczne mówiły o jakimś raczej chaosie, o jakimś nieukształtowanym, nieuformowanym elemencie, który zostaje przez jakiegoś boga czy bóstwa, jakieś, zostaje uformowany, zostaje jakoś po prostu uporządkowany, zostanie jakoś poruszony i dalej już potem wszystko to jakoś tam się rozwija. Natomiast prawda o stworzeniu z niczego rzeczywiście bardzo jest od tego wszystkiego odmienna. I ciekawą jest rzeczą to, że bardzo wcześnie sobie zdano z tego sprawę. To też było istotne, dlatego że, dobrze pamiętamy, wiemy, to jest przecież jeden z takich podstawowych jakby faktów związanych z świętym Augustynem, że on był wcześniej manichejczykiem, herezja manichejska, wiemy, że to zresztą w ogóle jedna z takich poważniejszych herezji systemów gnostyckich, które utożsamiały zło z materią, a więc no, trzeba było przeciwko manichejczykom, przeciwko wszystkim tym, którzy materię kojarzyli ze złem, trzeba było głosić właśnie też, i to było w obronie zmartwychwstania, trzeba było głosić stworzenie również i materii przez Boga. Także wszystko wywodzi się z materii. Co ciekawe, system neoplatoński to akurat tutaj nie przeszkadzał, bo tam przecież materia jest, jak wiemy, już wyemanowana przez duszę, przez ten element niższy duszy, więc jakby ostatecznie wszystko wywodzi się właśnie z jedni jakoś, ale jednak stworzenie z niczego jest czymś innym niż emanowanie, tak? Już niezależnie od tego, że ta emanacja jest czymś bardzo takim niejasnym, że neoplatonizm tutaj raczej posługuje się pewnymi metaforami, do końca czym jest, to tak nie bardzo wiadomo, ale stworzenie z niczego faktycznie mówi o tym, to jest dokładnie omówione właśnie w tym materiale, który się 3 lata temu pojawił, właśnie tam jest przeciwko panteizmowi, więc stworzenie z niczego mówi, że świat jest po prostu od Boga różny, że mimo, że został przez Niego do istnienia powołany, że został stworzony, to jednak nie jest jakimś wypływem z boskiej mocy, nie ma natury boskiej, jest czymś zupełnie innym.
Materia jest też stworzona przez Boga, jest przez Niego uformowana, jest podtrzymywana w istnieniu. To wszystko u ojców Kościoła się pojawia, tylko pamiętajmy o tym jeszcze, że ponieważ oni często byli medioplatonikami, więc przyjmowali trochę tutaj prawdy wiary jakby przez pryzmat Timajosa platońskiego, to znaczy próbowali jakby z Boga trochę zrobić takiego demiurga, który jednak jest również twórcą materii, czyli stworzenie miało charakter taki dwuetapowy, tak sobie to wyobrażali, tak to opisywali, że najpierw Pan Bóg stwarza materię, a potem dopiero ją formuje. Najpierw jest ona jakaś nieuformowana, potem jest formowana, co trochę upodobniało jakby taką wizję chrześcijańską w sumie do wizji jakiejś mitologicznej, pogańskiej, ale ciągle jest to jednak w granicach ortodoksji. U świętego Tomasza już będzie inaczej, bo materia będzie współstwarzana wraz z formą i po prostu nie będzie jakby istniała wcześniej, bo czym miałaby być taka nieuformowana materia? Materia zawsze musi być jakoś uformowana. Ale tak to właśnie na początku było. Natomiast ciekawe jest to, że pojawia się również u tych już wspomnianych, chociażby u Justyna Męczennika, pojawia się również też i dokładnie u niego. Dowiedzcie się również, tak pisze Justyn, dowiedzcie się również, że to od naszych nauczycieli, a właściwie od Logosu, który przemawiał przez proroków, Platon przyjął swą naukę, iż Bóg uczynił świat, przetwarzając bezkształtną materię. Tak, bo tutaj jakby on, można powiedzieć, że jakby Platonowi prawie, że przypisał jakby do naukę właśnie Mojżesza, tak, że to właściwie, że prawie to samo, tylko trochę może zniekształcił, ale prawie to samo, co Mojżesz, czyli to samo, co w Księdze Rodzaju jest napisane, tak, bo w Timajosie jest napisane tylko o demiurgu, że on materię jakoś po prostu kształtuje, patrząc na te idee, no ale to jest jakieś tam uproszczenie, jakieś tylko takie lekkie zafałszowanie, ale tak naprawdę chodzi właśnie o to, że Pan Bóg stworzył najpierw tą materię bezkształtną, a potem ją przetworzył i uporządkował. Tak to mniej więcej sobie wyobrażano. Tutaj też Teofil, kolejny, o którym nie wspomniałem wcześniej, ale kolejny bardzo istotny apologeta, on pisze tak. Platon i jego zwolennicy przyznają wprawdzie, że Bóg jest niepowstały, że jest ojcem oraz stworzycielem wszystkiego, lecz następnie przyjmują założenie, że są dwa pierwiastki niepowstałe, Bóg i materia, i powiadają, że materia jest współwieczna Bogu. Jeżeli jednak Bóg jest niepowstały i materia niepowstała, to Bóg nie jest już zgodnie z poglądem platoników stwórcą wszystkiego i nie da się utrzymać, o ile to od nich zależy Boże jedynowładztwo. Dalej, jak Bóg będąc niepowstały jest również niezmienny, tak i materia, gdyby była niepowstała, byłaby również niezmienna i współwieczna Bogu. Czyli pokazuje Tacjan tutaj właśnie jakby nieco inaczej niż Klemens czy Justyn, że w poglądach filozofów pogańskich, tutaj platoników, znajdują się też pewne błędy. Właśnie należy je oczyścić, te błędy, należy je odrzucić. Tutaj w tym przypadku chodzi o to, że pokazuje słusznie, że właśnie owa materia nie może być jakimś innym początkiem, ale ona również musi być przez Boga stworzona. I tutaj pisze dalej. Boża moc natomiast ujawnia się przez to, że czyni co tylko zechce z tego, co nie istnieje. Jak wtedy w tym wszystkim mocniejszy jest Bóg od człowieka, tak i w tym również, że z tego, co nie istnieje, tworzy i stworzy już to, co istnieje i tworzy tego tyle, ile chce i tak, jak chce. A więc, że ostatecznie właśnie to stworzenie z niczego tak trudne do pojęcia, zrozumienia, jednak jest jak najbardziej możliwe. Przede wszystkim zgodnie pouczyli nas, tutaj chodzi o autorytet Pisma Świętego, że stworzył wszystko z niczego. Nic bowiem nie jest Bogu współwieczne. Przeciwnie, ponieważ sam jest dla siebie miejscem i niczego nie potrzebuje, a przewyższa całą wieczność, zechciał stworzyć człowieka, któremu mógłby stać się znany. Przedtem wtedy świat mu zgotował. Właśnie zechciał stworzyć. To jest kolejna sprawa dotycząca chrześcijaństwa, jakby filozoficzna teza, bardzo mocna, nowa, mianowicie to, że nie ma żadnego jakiegoś necesaryzmu, nie ma jakiejś konieczności, w ramach której świat został jakoś właśnie wytworzony, zbudowany, tylko jest to wszystko kwestia wolnej woli Bożej. Bóg gdyby nie chciał, to by świata nie stwarzał, nie miał takiej potrzeby, nie miał takiej konieczności. Inaczej
inaczej niż to w neoplatonizmie, gdzie w sposób taki zupełnie właściwie jakby taki spontaniczny z jedni emanuje świat i na rzecz, że tam też jest pewna subtelność, ale zasadniczo jednak świat jest jakoś spontanicznie powstałym. Tutaj rzeczywiście w chrześcijaństwie mamy do czynienia z wolą Boga, który stwarza. Gdyby nie chciał, to by nie stworzył, mógł stworzyć świat na wiele różnych sposobów, więc różnica jest znacząca. No i oczywiście jeszcze stworzenie w czasie, które jest również czymś bardzo mocnym, bo nawet w czasach świętego Tomasza będzie tutaj pewnego rodzaju, tak powiedzmy, można powiedzieć, taki luz pomiędzy filozofią a teologią, bo teologia mówi, objawienie mówi, że Pan Bóg stworzył świat w czasie, natomiast na przykład filozofia, i to ta już właśnie filozofia świętego Tomasza nawet, bardzo już rozwinięta filozofia, daje argumenty zarówno za jednym, jak i za drugim wobec tego rozwiązania, czyli albo istnieje świat, musi być stworzony, bo teoria creatio ex nihilo filozoficzna świętego Tomasza pokazuje, że świat musi pochodzić od Boga, że jest stworzony, ale to, że jest stworzony w czasie, to już jest sprawa właściwie znana tylko z objawienia. To już tego nie można na poziomie samego naturalnego rozumu nie można wyprowadzić. A czy tu nie ma jakiejś sprzeczności, że świat jest stworzony, a jednocześnie jest odwieczny, jakby zawsze istniejący? Nie. Dlatego, że stworzenie oznacza po prostu pochodzenie od Boga. To, że nie jest samodzielne w bytowaniu, że jest właśnie, ma to istnienie udzielone, natomiast może teoretycznie być od zawsze. Jakby od zawsze stworzony. Świat, który od zawsze jest stwarzany, czy stworzony od zawsze jest po prostu światem stworzonym, nie jest tutaj żadną sprzecznością, ale święty Tomasz odrzuca tę możliwość jako niezgodną po prostu z objawieniem. Więc widzimy, że objawienie jednak bardzo wiele takich szczegółów, powiedzmy właśnie filozoficznych, narzucało. No i oczywiście też z tego jakby wynikają, jeżeli materia jest przez Boga stworzona, no to znaczy, że materia nie jest zła. Wobec tego też i zmartwychwstanie, kwestia zmartwychwstania. Pamiętamy z dziejów apostolskich, właśnie z tych Aten, gdzie święty Paweł próbował nawracać Greków. Wszystko było dobrze, świetnie odnalazł się w tamtym kręgu kulturowym, bo dobrze znał jakby klucz do tamtego kręgu, dobrze znał pisarzy greckich, potrafił jakby w ich języku przemawiać, ale wszystko się rozbiło o to, tę jedną rzecz właśnie, o zmartwychwstanie ciał, bo dla Greków zasadniczo materia kojarzyła się z jakimś więzieniem, z tym, co złe, od czego trzeba się wyzwolić. Cały nurt gnostycko-pitagorejski, platoński do tego przecież przysposabiał ludzi, że trzeba się wyzwolić z materii, a tutaj nagle człowiek ma wracać do tej materii, do tego więzienia, to po co w ogóle to zrobić, prawda? Więc tutaj rzeczywiście objawienie bardzo dużo zmieniło, ale jeśli materia pochodzi od Boga, jeżeli materia stworzona, łatwiej jest uznać. To też jeszcze nie wszystko, bo jeszcze jest kwestia tego właśnie rozumienia człowieka jako pewnej całości duchowo-cielesnej, przezwyciężenie pewnego dualizmu, który też z myślą Platona jest związany, ten dualizm. Właśnie to jest znowu coś, co musiało zostać w filozofii jakoś przez objawienie, jakoś przezwyciężone. Kolejna jakby treść, która filozoficzna, można powiedzieć, która z objawienia wynika, właśnie owa jedność duchowo-cielesna. I to jest sprawa nietrywialna, naprawdę bardzo trudna wręcz, bo nawet u Augustyna będziemy widzieli pewne jeszcze elementy tego dualizmu. Augustyn właśnie pod wpływem Platona, neoplatońskiej myśli pozostający, nie będzie w stanie dobrze wyjaśnić tej jedności, która jest w człowieku, jedności między zachodzącej między duszą i ciałem, dopiero u świętego Tomasza będziemy widzieli, a potem też i nowożytność trochę to utraci swoją drogą. Kartezjusz jakby wróci trochę na pozycję Augustyna, tracąc rozumienie owej jedności duchowo-cielesnej. A więc faktycznie chrześcijaństwo wnosi bardzo wiele takich prawd, bo to właściwie o tych, na tym jakby skończymy dzisiaj, bo też już muszę kończyć, także na dzisiaj tak będzie tyle, a teraz jakieś pytania może jeszcze. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe.